Słuchajcie, halo, halo, kochani, dzień dobry, witajcie. No, jesteśmy w biurze zawodów. Tak to wygląda tutaj u nas od kuchni. Jedyny szmerek taki mamy tutaj, widzę, pracują serwery i pracujemy bardzo aktywnie. My, Januszku, dawaj piątkę jeszcze raz. Słuchajcie, bez Janusza absolutnie ta impreza by nie poszła. Zobaczcie, ta strasznie wyglądająca konsola, jak panel w samolocie. Słuchajcie, to Janusz wie, jak to obsługiwać. Świetnie się dzieje, mamy zapowiedzi, mamy pogląd na całe boisko. Zobaczcie, tu mamy tablicę 8-11. Gra w tym momencie, jak dobrze czytam, Karkonosze z Czarnymi Żagań, czyli dobry meczyk. Na boisku Patrycja sędziuje, przypominam, na zmianę razem z Dominiką. Natomiast my tutaj naprawdę pracujemy w takiej dosyć ciszy, ale tutaj skupienie jest potrzebne. Kochani, wprowadzamy wyniki na naszej stronie, przypominam, strona FC Yellow 2006, tak się dokładnie nazywa FC Yellow 2006 futbolowo. Zobaczcie, jak się dostać do tabeli wyników, to bardzo ważne, dlatego że część z Was nie wie, jak to funkcjonuje, dlatego Wam pokażę. Wchodzimy na stronę fcyellow2006.futbolowo.pl, zjeżdżamy scrollem na dół, zobaczcie. Zjeżdżamy scrollem na dół do momentu, kiedy mamy tabelę ligową. Pierwszą drużynę przemieniamy na D2 Młodzik Młodszy i mamy, kochani, tabelę, która się tworzy z automatu po wpisywaniu wyników z protokołu. Słuchajcie, przy protokołach pracuje nasza kochana Olcia. Przyjechała do nas specjalnie z Niemodlina, by nam w tej funkcji pomóc. Olciu, kocham i dziękuję. Robisz nieprawdopodobną robotę. Słuchajcie, kochani, dla Was często turniej to jest tylko piłka i to, co widzicie na boisku. Natomiast, żeby on się odbył, cały sztab ludzi jest potrzebny. My dzisiaj jesteśmy otoczeni naprawdę wspaniałymi ludźmi. Z dumą, kochani, przedstawiam Wam moich przyjaciół, naszych przyjaciół, naszych pasjonatów, bo większość z nich, kochani, absolutnie dla piłki nożnej, kochani, poświęciło swoje życie w różnych formach. Kochamy, kibicujemy, udzielamy się jako działacze. Zobaczcie, tam są szaliki po tamtej stronie wszystkich klubów, które do tej pory grają. Natomiast przypominam, dojedzie do nas jeszcze Wschowa, Góra, Forza Wrocław i kto jeszcze, żebym, kochani, kogoś nie pominął. Forza Wrocław, Wschowa, Korona, szukam, kochani, i Lądek, i Lądek z Dróg Troja. Czekamy jeszcze na te cztery ekipy, one w popołudniowym czasie razem z naszym FC Yellow, z Gwarkiem, będziemy rozgrywać, kochani, kolejną część zawodów. Myślę, że zawody dziś koło godziny 18 powinny się zakończyć, potem zjemy upragnioną, kochani, kiełbachę z Ognicha, ma to swój urok na dworze koło zera, pogoda piękna, zobaczcie, świeci słoneczko, także dzisiaj moglibyśmy równolegle, powiem Ci, Januszku, jechać na Orliku, nie? Natomiast można było jechać, ale no nikt tego nie był w stanie przewidzieć, kochani. Myśmy wielu drużynom odmówili, dlatego chcemy w lecie zorganizować podobny turniej na 24, może na 48 drużyn, dlatego że chętnych do uczestnictwa w naszym Stoka Cup było mnóstwo. Przypominam, że tam wiszą, kochany, banery reklamowe naszych wspaniałych sponsorów. Vita Sport mamy, kochani, Polisport, stację Speed, Polish Soccer i ich voucher na obóz letni, Wendy Drobex, Mati Vitamina. Natomiast mamy jeszcze Agmę, która robi dla nas catering, kochani. Mamy Pawła Skurę, który jest z nami. Mamy, słuchajcie, e-sportowy, który, zobaczcie, ufundował dla nas voucher dla najlepszego strzelca. Także naprawdę bez tych wszystkich osób to by się nie odbyło. I oczywiście pamiętajcie, wójt gminy, gromadka Dariusz Pawliszczy, pan dyrektor, panie dyrektorze Robercie, dziękujemy z całego serca. Zobaczcie, tak wygląda tabela po kilku kolejkach. Znaczy tak, cztery mecze rozegrał Yellow, na razie prowadzi. Tuż za nami FA Bolesławiec, oni są po sześciu meczach. 1-0. Kto prowadzi, Januszku? Czarny Żagań po strzale z rzutu karnego obejmują prowadzenie nad Karkonoszami Jelenia Góra 1-0. Słuchajcie, mieliśmy rzut karny. Zdaje się, że pierwszy, chłopcy się szanują, jest mało ślizgów. Na szczęście do tej pory nie mamy żadnej, kochani, kontuzji, nic się złego nie dzieje. No czasami są jakieś upadki, lekkie stłuczenia, ale gramy na hali, jest to piła. Tomuś powodzenia, Nysa Zgorzelec szykuje się do swojego kolejnego meczu. Zdaje się, że oni zapunktowali po raz pierwszy, tak, Nysa na razie na siódmym miejscu, ma 3 punkty. Natomiast zobaczcie, tabela ułożona jest tak, FC Yellow prowadzi po wczorajszym dniu. Kolejna drobna przerwa, jakiś mały uraz. Słuchajcie, prosimy o zmianę, kontynuujemy zawody. Miejmy nadzieję, że to się nic wielkiego nie stało. Chwila przerwy wystarczy, żeby poczuć się lepiej i grać dalej. Dalej. 4 minuty 15 sekund do końca spotkania. Czarny Żagań, Karkonosze, Jelenia Góra. Jak na razie o jedną bramkę lepszy zespół z Żagania.
Kochani, kiedy speaker mówi, my się wyłączamy, nie chcemy dzielić waszej uwagi. Taką mam zasadę na kanale, zawsze tak jest. Także chyba, że są sprawy organizacyjne, omawiane, wtedy robimy. UKS Czarni Żagan, miejsce trzecie. Chojnik, Jelenia Góra, miejsce czwarte. Gromadka, piąte. Talent, szóste. Nysa, siódme. Karkonosze, ósme. Gwarek, dziewiąte. Na dziesiątym jest Gryfów. Pozostałe drużyny będą grać po południu. Opuszczam cię, Januszku. Idę na FIFA pokazać naszym widzom, bo tam też się dzieją wielkie emocje. Dawaj piąteczkę. Przyjemnej pracy. Jeszcze raz dziękujemy ci w imieniu wszystkich naszych widzów, naszego kanału, kochani. Oni robią naprawdę niesamowitą robotę. To są aktorzy, a my jesteśmy, kochani, ich reżyserami. Także bez tych ludzi to by się nie odbyło. Słuchajcie, Chojnik już przygotowany do... Teraz gracie, Krzysiu, tak? Teraz gracie, panowie? No to powodzenia. Przeciwko wam, tak? Tomciu, powodzenia. Bierz serce zawsze na pół. Nysa, Chojnik, powodzenia. Niech wygra lepszy, jak to się mówi, dobrej zabawy, najważniejsze. W tej chwili, patrzcie, 3 minuty do końca, Czarni Żagań prowadzą z Karkonoszami 1-0. Natomiast, kochani, zobaczcie, tu cały czas żywo, na wymiennie Dominika. Dominisiu, Dominisiu, halo, halo, pani Dominiko, czy to już czas na kawę? Zaraz po tym. Dobra, ogarniacie? Jest, ogarniacie? Dajecie radę? Super. Jestem pełen podziwu dla was, naprawdę. Słuchajcie, dziewczyny są bardziej wytrzymałe od mężczyzn. Słuchajcie, myślę, że sędziowie płci przeciwnej nie daliby rady. Natomiast, kochani, Dominika z Patrycją na zmianę obsługuje cały czas nasze zawody. Natomiast ja jeszcze raz, kochani, udaję się w tej chwili na miejsce, gdzie jest rozgrywana FIFA, gdzie w tym momencie, kochani, są zawody. Zaraz zobaczymy, jak to się tam układa. Natomiast będą się pojawiać za moment kolejne drużyny. Siema, załoga, cześć. Siemka, dzień dobry. Słuchajcie, tutaj mamy owoce, tutaj mamy kawę, tutaj mamy herbatę. Dzięki, żona mi zrobi. Żona mi zrobi, na razie, dziękuję wam bardzo. Za sekundkę taka Dagusia moja zrobi. Natomiast słuchajcie, idziemy na FIFA. FIFA jest na samym końcu przed drzwiami po prawej stronie, kochani. Tam nasz Mariusz urzęduje po to, aby wyłonić najlepszą czwórkę. Pośród nich wytypujemy, kochani, zwycięzcę tej dopołudniowej sesji, dlatego że po południu będą kolejni zawodnicy, im też damy szansę. Halo, halo. Dzień dobry, piłkarze, jak się bawią? Słuchajcie, grajcie, natomiast co na monitorach, już wam mówię, Real Madrid, Manchester United, 0-0, 20 minuta, czekamy na pierwsze bramki. W drugim meczu, kochani, Bayern Monachium przegrywa z PSG, oj, Neymar chyba miesza, czy Cavani? Kto strzela? Cavani? Ja wiem, że strzela kolega z gromadki numer 8, jak masz na imię? Olivier! Olivier strzela, tu wpada pierwsza bramka, Zinuś, kochani, z golem, uwaga! Oj, to jaki! Myślę, że ten to prawie spalił, słuchaj, już niepotrzebnie dobijał, piła wpadła do siatki. Tu leci akcja i... Ach, tu bramkarz robi robotę. Słuchajcie, kochani, za momencik odpalimy również trzecią konsolę. Ja cały czas zapominam, Mariusz, jak wpadam do was, to pamiętam, a jak od was wypadam, to już nie pamiętam, bo mamy dużo na głowie. Słuchajcie, już dzwonimy do Artura po drugiego pada, bo jeden pad nam za nie mógł, abyśmy rozgrywali trzy mecze, kochani, a meczy mamy naprawdę dużo do zagrania. Gutek grał już swój pierwszy mecz? Nie grał jeszcze. Słuchajcie, z ciekawości pytam, słuchajcie, dlatego że Gutekowski zapisali się też do zawodów. Z Yellow, Zinuś, pierwszy grasz mecz? Na razie Zinek prowadzi, kochani, 1-0 z kolegą. Kolega skąd jest? Z Bolesławca jesteś, tak? A z Brzeźnika jesteś, tak, dobra. Czyli mamy tutaj parę. A na co dzień w centrum odkrywania grasz, prawda? W kącie. Pozdrawiamy kąt serdecznie. Słuchajcie, wybaczcie, jestem troszkę też w organizacji, kochani, muszę teraz zadzwonić po pada, a wy popatrzcie chwilę na zmagania. Macie teraz oba telewizory, możecie patrzeć, czy tam PSG podgoni Bayern, a czy tutaj Manchester podwyższy, czy wyrówna Real Madrid. Zawody idą, Mateuszek w pełni, jeden pad potrzebny do PS, dzwonię do Artura, bo wiem, że ma PS4. Jeden telewizor stoi nie działający, bo na razie mamy, już mam Artusia. Chłopaki, 10 minut, także kończycie te mecze i na ławkę. A gracie teraz, Mateuszku, prawda? Jeszcze ten jeden mecz. Rozumiem, trzeba tego pilnować, kochani, to ważne. Artuś? Artur? Nie, nie odebrał. Jeszcze raz spróbujmy. Zobaczcie, tak to działa. Zapisują się zawodnicy.
Słuchaj, na ten moment mamy 52 zawodników, tak? W tej chwili 52 zawodników. Mariusz, zwycięzca, przechodzi dalej. Słuchajcie, 2-0, zobaczcie, zapisuję. Wykreślamy osobę, która nie... Jesteś Artuś? Halo? Antek, może wygrać Monika? Nie, ale pan zaraz... Czekamy na sygnał, słuchajcie, dzwonimy, popada, to ważne, żeby jeszcze jeden telewizor uruchomić, bo naprawdę jest sporo grania. Zobaczcie w międzyczasie, jak Zinek sobie radzi. Tamten mecz został zakończony. Misiu, jak tam, ty też bierzesz udział w piwie? Na przykład. Super, są trenerzy, świetnie. Spokojnie. Słuchaj, i tak nie masz sumienia trenera wygryźć. Zinek pokarnym 2-0. 2-0 pokarnym. Mamy z Manchesteru Pogbę w Pogbie, czyli Pogba z Dabem, tak? Nie, to Lukaku strzelił karnego? Ja nie widziałem, widziałem tylko Pogbę, jak robił Pogbę. Trenerze zagra, trenerze zagra. Słuchajcie, kochani, jak widzicie, naprawdę żyje każda strona. Z drugiej strony grają chłopcy w tenisa, dziewczęta, natomiast... Tu chodź, na pokój tam. Natomiast, kochani, zobaczcie, tam już jest po losowaniu kolejna ekipa. W tym momencie zdaje się, że Gryfów, tak? Kto teraz gra? Gryfów? Gryfów teraz, słuchajcie, Gryfów wystartował. Znaczy tak naprawdę nie Gryfów, tylko Real, tak? Czy kogo wylosowałeś? Real, a ty masz? Manchester United, Real. Dobry pojedynek przed nami. Wąko. Cześć, kochana, nie mogę się do Artura dodzwonić, natomiast jest wielka potrzeba. Wy macie PS4, potrzebny jest jeden pad, bo nie działa pad, jedna konsola stoi. Nie? A ja nie mogę się do Artusia dodzwonić. Jak można, bardzo cię proszę, prosimy Iwonko o jednego pada do PS4, dobrze? Bo jeden jest, działa i stoi telewizorek. Bardzo ci dziękujemy w imieniu partii i wszystkich. Buźka, kocham. Pa. Słuchajcie, zaraz będzie Mario, zaraz dojedzie drugi pad. Dojedzie pad, uruchomimy wtedy trzeci telewizor. Będzie szło jeszcze szybciej, żebyśmy uruchomili, kochani. Palicie się do grania, nie? Chcecie grać w FIFA? Świetnie. Przeszłeś, czy się nie udało? Nie udało się. Czyli ty próbujesz jutro jeszcze raz? Tak, tak. Ale jak przegrałeś 8-0, to ja bym z chęcią z tobą zagrał, bo byłby dobry mecz. Ja też tak przegrywam. Nie czerwonych kartek, tak. No wiesz, ja aż tak brutalnie nie gram, słuchaj. Ja nie używam B, jak się zbliżam do zawodników, dlatego raczej bym cię nie faulował. Ale jak z pudełkiem przegrywam, to myślę, że z tobą bym zagrał dobry mecz. Jak ty przegrałeś 8-0, to myślę, że od ciebie bym przyjął dyszkę. Także mamy faworyta, słuchaj, tutaj w piwie. Góra jest, to niech szybciutko woła. Gdzie góra jest? Właśnie tutaj. Wysiadają? Ja już ich... Ale wysiadają? To idziemy do nich. Byli tutaj, a już w środku. Kazałem im, nie, znaczy tylko weszli do środka, kazałem im brać wszystko i oni już idą do klasy się rozłożyć. Świetnie, ja idę ich od razu przywitać. Halo, halo, dzień dobry, góra, witajcie serdecznie. Gdzie mój trenero? Siema, załoga. Cześć, mój trenero, słuchajcie, witam was przeserdecznie. Czekajcie, pamiątkę muszę wam zrobić taką, czekajcie, moi kochani. FC Góra w Gromadce. Kochani, przed wami przepiękna zabawa. Cieszę się, że jesteście. Mamy gitarzystę naszego. Świetnie, cieszymy się bardzo. Przy ognisku, powiem ci, zrobisz fajną robotę, bo będą kiełbachy. Słuchajcie. Jest zdjęcie. Chłopcy, panie trenerze, jak się przebierzecie w stroje, to dajcie znaka, zrobimy króciutką weryfikację, damy wam regulamin, całą resztę. Natomiast ja się przywitam, jak masz na imię? Mateusz. Dawaj piątkę, Mati. Mateusz, gitarzysta, świetnie. Ja też coś zagram. Witaj, Adrianie. Kacper. Andrzej. Cześć, Andrzejku. Filip. Klaudiusz. Cześć, Klaudiuszu. Hubert. Cześć, Hubercie. Kolega. Franek. Dzień dobry, trenerze, twoja kolej. Chłopaki się przedstawili. Jak masz na imię? Tomek. Znaczy ja o tym wiem, Tomku, ale widzowie teraz już wiedzą. Tomciu, cieszę się, że jesteście jeszcze raz. Bawcie się dobrze. To jest pan gospodarz, słuchajcie, drugi po Bogu w tej chwili. Naprawdę zrobił kawał świetnej roboty. No tak, będziecie, tak oczywiście będziecie, chłopcy, mieć pamiątkę. Tam w tym skrzydle nocujemy, także idźcie się rozłożyć. Można kogoś coś robić? Pewnie, szybciutko. Szyszyla pozdrawiam. Szyszyla, no dobra, Szyszyl, pozdrawiamy. Super. Muszę powiedzieć bardzo ważnego. Ja jeszcze raz. Czy mogę spać na biurku nauczyciela? Słuchaj, wiesz co, raczej nie, bo nie puszczą nas tu więcej, słuchaj. No ale pod biurkiem ja możesz. Myślę, że pod biurkiem jest dobry pomysł. Ja pozdrawiam Adriana, Fesza i mamę. Super, pozdrawiamy. Ja też chcę
mamy. Trenerze, tak? Jeszcze mamy. Mamy, super. Jeszcze trenerze, masz wspaniałą ekipę, słuchaj, pozazdrościć entuzjazmu. Jak tą energię na parkiet wniosą, słuchaj, to porozrabiacie. Oni już mieli w lesie trening. No właśnie, mieliśmy w lesie trening. Super, pięknie. Dlatego patrzę inaczej? Tak sobie nie wyobrażaliście mnie? Znaczy, w sensie co, mam za duży brzuch, czy jestem za mały? Mały. A, bo wczoraj usłyszałem, że mam za duży brzuch, słuchajcie. Robię co mogę, żeby go nie mieć, ale w pewnym wieku to już nie jest takie proste. Ale jak wy będziecie trenować, to nie będziecie mieć takiego brzuchu, tak? Czy pan skończył jakąś szkołę gitarową? Czy... Nie, jestem samoukiem, ale pokażę ci parę fajnych rzeczy. Okay. Mam świetny słuch muzyczny, słuchaj. Natomiast troszkę żałuję, że się nie rozwinęłem w tym kierunku, dlatego ty to cały czas rób. Trenerze, idźcie się zainstalować. Spokojnie, jak na koniec będziecie gotowi, daj znaka. Bawcie się dobrze. Czujcie się jak u siebie. Kochani, jeszcze raz pozdrawiam. Zobaczcie, wspaniała szkoła w Gromadce. Sala sportowa, kochani, tętni życiem. Jeszcze raz, kochani, prezesowi GKS, dyrektorowi szkoły, wójtowi gminy, Dariuszowi Pawliszczy. Serdecznie wam, kochani, dziękujemy. Wspaniałą robotę zrobili, nie? Mama, jak się podoba? Dobrze się bawi? Bardzo fajnie. Drużyna wygrywa, przegrywa? Jak się bawią? No, czyli się bawią dobrze, no. Wiesz, o co chodzi, piła musi uczyć i jednego, i drugiego. Natomiast, dokładnie, natomiast bawcie się dobrze, to najważniejsze. Pozdrawiam. Kochani, uciekam, bo jestem w krótkim rękawku. Zresztą zobaczcie, zobaczymy się tu, tam was pozdrawiam w szybie tej szkoły. Przypominam plakat naszej imprezy. FC Szawełki zapraszają jubileuszowy turniej Stoka Cup. Słuchajcie, ten turniej zdominuje kanał w tej chwili, ale nie dziwcie się, to jest dla nas nieprawdopodobne wydarzenie. Wielka radość. Słuchajcie, a kto z was miał okazję już mamcie kiedykolwiek widzieć na kamerze? Udało się? Mamcia, mi powiedzieli, że ja wyglądam całkiem inaczej. Słyszysz ty to? A właśnie, ładniej czy nieładniej? No ładniej. Dziękuję. Mamciu, o, chłopaki niosą karimatki, będzie spanie, powodzenia, słuchajcie. Gońcie się zainstalować, powodzenia. A ja, mamciu, trener jak się bawi? Super. A dzieciaki? To najważniejsze. Pozdrowienia dla całej bandy. Dawaj, mamciu. Oni grają dzisiaj z nami po południu. Dziękuję ci ślicznie za kaweczkę. Wiesz, gdzie to oddaj, albo zostaw tam się, gdzie jest spania. Dobrze. Okej, dziękuję bardzo. Kochani, naprawdę piękny widok, dla mnie niesamowity. Zobaczcie, idą kolejni piłkarze, kolejna ekipa do nas dochodzi. Słuchajcie, bardzo sprawnie nasz turniej przebiega. Jedni wchodzą, drudzy wychodzą. Cały czas, kochani, pod grą. Zobaczcie chwileczkę relacji meczowej. Trwa mecz Chojnika z Nysą. Nysa prowadzi 1-0. Wasze zdrówko. Dziękuję, że z nami jesteście. Naprawdę was kocham. Nie ma słów, którymi mogę podziękować to, że możemy razem być na kanale, że możemy być tutaj w Gromadce, kochani, że naprawdę wspaniale się wszyscy bawią, rodzice, kibice, dzieci, kochani. Naprawdę wiele wspaniałej piłki na super poziomie, kochani. Dzieci bardzo o wysokiej kulturze, także gratulacje dla rodziców i dla sędziów. Słuchajcie, to jest ważne. Pamiętajcie, piłkarz w obecnych czasach to nie jest tylko dobry technicznie chłopak. To jest też kulturalny facet, który potrafi powiedzieć dziękuję, proszę, sportu czy właśnie pokory, przybijania piątek po przegranych meczach. Ja wiem, że czasami ambicja, że to trudne. Dla niektórych, kochani, pogodzenie się z porażką nie jest proste. Natomiast myśmy dzisiaj specjalnie w formule każdy z każdym zrobili ten turniej. Po pierwsze, żeby każdy miał okazję zagrać z naszymi FC Yellow, a po drugie, kochani, chcieliśmy bardzo, aby nie było presji związanej z półfinałami, z finałami, żeby nie było sytuacji, kochani, że jesteśmy napięci, ktoś odpada. Tutaj wszyscy gra, ale ładnie szło po oknie. Bramkarz to też zobaczył. Chcieliśmy tak, żeby każdy z każdym zagrał tutaj dzisiaj zawody, żebyśmy byli bez tej presji ciśnienia, że kiedy złapiemy jedną porażkę, to ona jeszcze tutaj nic nie zmienia w tym turnieju, nie wnosi, kochani, także po prostu bawimy się. Natomiast oczywiście pamiętajcie, że sport to rywalizacja, jakbyśmy tego nie nazywali. Wielu z nas mówi, że to nie jest ważne. To jest ważne. To nie jest najważniejsze może w przypadku dzieci, ale to jest ważne, żebyśmy już zaszczepiali ich pomalutku, żeby oni, kochani, chcieli
w przyszłości, jakby rozwijać tego ducha, dlatego że kochani, Pudełka tak bardzo wkręciliśmy w zabawę, że nie ma w nim takiej agresji meczowej, czyli jakby on nie ma czegoś takiego, że przegrywa 2-1, to podkręca tempo, że chce wygrać na 2-2, dlatego że on ma 6 lat, jest dzieciaczkiem, kochani, i my takiej koncentracji od niego nie możemy wymusić. Brawo, bramkarz teraz, kochani, asekurował tam, natomiast myślę, że to jest chyba rok, tak, czy nie? Zobaczcie, nie wiem czy bramkarz dotknął, czy nie z tamtej pozycji, pani sędzina myślę widziała lepiej. Natomiast kochani, pamiętajcie, że sędzia jest tylko człowiekiem i wszelkiego rodzaju błędy czy pomyłki się zdarzają. Często zależy jak są ustawieni, jak patrzą kochani, z jakiego kąta to oglądają. Natomiast kolejna ekipa wchodzi, tam cały czas idzie turniejowo zapisywanie wyników. To jest niesamowite co ta moja Ola robi. Ja nie wiem co byśmy bez niej zrobili kochani. Natomiast naprawdę połapane niesamowicie kochani. Słuchajcie, pytałem Dominiki, zapytam jeszcze. Słuchajcie, młodziutka ekipa KS Talent teraz będzie przeciwko chłopcom z Gryfowa grać. Także dobrej zabawy życzymy. Znaczniki. Słuchajcie, Westy. Gdzie są znaczniki? Tam są z tyłu. Muszą być znaczniki, kochani, bo jedni i drudzy są niebiescy. Czekajcie chwileczkę na Westy. Super. Patysiu, kawę? Kawę chcecie? Na pewno? Dominisia też nie? Super. Słuchajcie, uśmiechy, zabawa i o to chodzi. Ja w tej chwili, kochani, Tomeczku, jak tam się układa? Widzę, rozegrali się trochę. Mówiłem ci, że typowo turniejowa drużyna z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Czekamy na FC Jelon. Będziemy się bawić też. Powodzenia. Trzymaj się. Kochani, tutaj zaczynałem naszą relację przy Januszu, tutaj ją będę kończył, także odkładam kamerkę, kochani, idę podpisywać wyniki, bo taka moja rola. Przywitaliśmy gości z góry, do zobaczenia za moment w kolejnym naszym wejściu.